46. siódmej sesji Rady Miejskiej. Serdecznie witam na obradach burmistrza Bełżyc, pana Ryszarda Górę. Proszę, zastępcę burmistrza, pana Marcina Orszaka. Sekretarza Sprawiedliwości. Zastępcę skarbnika gminy panią Beatę Cyrankiewicz. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego pana Jarosława Samolka. Naczelnika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej pana Szymona Pomyło. Zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej pana Andrzeja Sulentę. Jest to, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej panią Annę Ostasz. Witam panią Edytę Marek i panią Magdalenę Wolak. Panie reprezentują Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w międzyczasie również przekażą nam informacje na temat e-wniosków dotyczących dopłat. Witam radnych Rady Miejskiej, panią redaktor Gazety Bełżyckiej, sołtysów, obsługę Rady oraz przybyłych mieszkańców. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy zgodnie z listą obecności 15. A nie, to jest 14 radnych, co stanowi forum do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek dzisiejszego posiedzenia został wyświetlony. Czy są jakieś uwagi co do zaproponowanego porządku? Nie widzę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół tradycyjnie został wysłany drogą mailową do Zgromadzonej Dużej Rady. Czy są jakieś uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie ma. Kto z panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? 14. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do czwartego sprawozdania burmistrza z najważniejszych wniosków podjętych podczas ostatniej sesji. Przepraszam, panie burmistrzu, oddaję głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chronologicznie od ostatniej sesji między innymi nastąpiła zmiana sołtysa w Mieszkowiskach. Pani Dziekanowska, została nową panią sołtys. Jak się okazuje, w ostatnim czasie same panie zwiększają zasoby sołtysów, jest ich chyba 8 pań, czyli jedna trzecia wszystkich sołtysów. Brałem udział w opłatku powiatowym przy takim spotkaniu rocznym, na którym podsumowuje rok, oczywiście inwestycyjny. Tam też znalazły się na inwestycje drogowe. Tak, co roku też był organizowany Orszak Trzech Króli. Mogę powiedzieć, że proboszcz wstępnie zasugerował, żeby w przyszłym roku trochę inną formę przyjąć tego przejścia, mianowicie zrobić to bardziej w centrum, może z jakimś czymś więcej, potem poprzez, ale na razie będę zdradzał. Po prostu to tak udział w większości biorą mieszkańców, którzy idą na piechotę do kościoła, a mało kto przychodzi z tej części, więc jest taki pomysł, żeby to zrobić w obrębie kościoła czy rynku, ale to jeszcze na to przyjdzie czas. Byłem na rozprawie sądowej niestety z pusta spółdzielni mieszkaniowej w kwestii użytkowania wieczystego. Tutaj jako informację podam, że w momencie, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa wydzieliła ten pawilon handlowy z zasobów mieszkaniowych, a potem jeszcze jeden lokal, jeden jest stomatologiczny, według przepisów prawa złamała cel przekazania tego jako mieszkalnictwo. W związku z tym opłata za użytkowanie wieczyste wzrosła z 1% na 3%. To się prezesowi nie podoba i razem ze swoim synem
weryfikacji istotnych warunków zamówienia. Bo jest to kwestia dosyć skomplikowana, jeśli chodzi o oprogramowanie. Bo tutaj dotykamy kwestii podatków i tych systemów, które w gminie funkcjonują od lat, a nie wszystkie te firmy, które u nas zainstalowały oprogramowanie, po prostu według tych nowych standardów są w stanie to rozbudować czy ulepszyć. No, po prostu bardzo mają wąską tą branżę, więc możliwe, że będziemy, jeśli ten projekt będzie realizowany, będziemy to też przechodzić na inne oprogramowanie. Liderem jest klasysta, także my tutaj bierzemy po prostu udział w tym projekcie. Byłem na koncercie Komend w Wierzchowiskach. Tam był też taki pomysł, który był dosyć mądry, że było bodajże trzy grupy śpiewacze, że tak powiem, razem komentowały. Bardzo ciekawy pomysł, podobał się sporo ludzi. Była też premiera sztuki tutaj Domu Kultury, tradycyjnie przy pełnej sali. Przy okazji też chciałbym wyjaśnić, bo miałem sporo pytań. Premiera sztuki odbywała się w dniu, kiedy grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i miałem kilka pytań, dlaczego sztab Wielkiej Orkiestry nie jest organizowany w Różycach. To samo pytanie zadaję ja. Dlaczego tu nie ma? Więc zazwyczaj robiła to młodzież i nie było z tym problemu. Dlaczego w tym roku nie było jakiegoś pomysłu? Trudno mi powiedzieć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby burmistrz za publiczne pieniądze, nie wiem, organizował taki sztab, bo to powinna być inicjatywa osobna. Oczywiście ja myślę, że kto chciał wziąć udział i wesprzeć orkiestrę, to nie miał z tym problemu, również w Różycach. Wolontariuszy było sporo i nawet przed samą sztuką tutaj wieczorem można było darowiznę przekazać, można było wysłać formę elektroniczną. Chociaż pojawił się jeden z naszych mieszkańców, który przywieźli po mieście i szukał wolontariusza, bo tak chciał wesprzeć orkiestrę, ale nie miał jak znaleźć je. Ja bardzo chętnie bym nawet wysłał do domu, bo jakby ktoś chciał. Ale tak jak mówię, burmistrz nie organizuje takich sztabów. Jeśli jest organizowany i były do tej pory organizowane, zawsze wspieraliśmy oczywiście. Tylko wtedy przychodzą osoby, które o tym się zajmują. Więc to jest taka sytuacja. Nie było to kwestia, żeby ktoś tam z jakichś powodów nie pozwolił. Byłem też na spotkaniu w Domu Pomocy Społecznej noworocznym. Potem był też taki koncert kolęd różnych szkół, już takich tych specjalnych tutaj w MDK-u. Praktycznie tutaj z całego powiatu przyjechały te placówki. Też brałem udział. Koncert w Szkole Podstawowej w Jedynce. Też koncert kolęd chórów, które tam funkcjonują. W miesiącu styczniu też rozpoczęły się zebrania strażackie. Pierwsze było w Matczynie, potem było zebranie w Babinie, czyli dwie jednostki z krajowego systemu. I gdzieś do końca lutego te zebrania się odbędą. No, pojawiło się w międzyczasie pismo, w którym trzeba było przynajmniej wstępnie określić, może wytypować do finansowania z tych środków powiatowych. Przypomnę, że w zeszłym roku powiat przeznaczył 10 tysięcy na każdą gminę na zadania OSP. W zeszłym roku OSP Podole wykorzystało te środki na zakup samochodu, łącznie z funduszem sołeckim i jeszcze tam dodatkowymi środkami. Jako jedyne tego typu zadanie w powiecie, reszta ta przekazała na remonty. W tym roku wstępnie przyjęliśmy, że będzie to OSP Wierzchowiska, ale dopiero w lutym po zarządzie tym gminnym ta decyzja zostanie potwierdzona po prostu, ponieważ no, trudno dysponować o środkach, kiedy nie było zebrań w jednostkach, więc to jest na razie wstępnie. Oczywiście są to środki na tych słabszych jednostek, które nie mogą się ubiegać o finansowanie z tych źródeł no, innego typu, na przykład środków z Państwowej Straży, jakichś projektów unijnych. Koncert noworoczny naszego przedszkola, tradycyjnie około 700 osób na trybunach, jak do roku standard wysoki, więc też przedsięwzięcie udane. Wziąłem też udział w studniówce naszego zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika. Też
szczerze, że ostatnio się zastanawiam nad tym, że jak sumiemy te wszystkie wydatki notarialne, geodezyjne i tak dalej, czy to w ogóle się opłaca ładować w lata wykupów, proszenia, zapraszania, czy po prostu jednak nie lepiej zrobić to ze specustawy, to wtedy jak ktoś będzie chciał te pieniądze, to sam się powinien przyjść, czy wyprostować sobie stan prawny. Ale to tak jak mówię, jesteśmy już praktycznie na finiszu. Niektóre akty notarialne są na Lublinie zawierane w godzinach gdzieś popołudniowych, kiedy już jest wszystko pozamykane, bo niektórzy ludzie nie chcą przyjechać po prostu do Bełżyc. No, mieliśmy klienta ostatnio z Gdańska, który miał udział w wartości 50 zł, czy trudno, żeby jechał tutaj specjalnie podpisać taki akt notarialny. Ale to jest końcówka. Obchodziliśmy 45-lecie naszego koła pszczelarzy. Przy tej okazji zostało wręczone to wyróżnienie zgodnie z uchwałą Rady zasłużony dla gminy Bełżyce. Jest też pomysł i wszystko wskazuje na to, że będziemy składać projekt do Sksowu, może w ten sposób, na imprezę, miejmy nadzieję, cykliczną, związaną z miodem i z pszczelarstwem. Wczoraj byliśmy z moim zastępcą u dyrektora Uniwersytetu Przyrodniczego na rozmowie, żeby to też wsparcie naukowe było w tym projekcie. I spróbujemy ten wniosek napisać, tam jest do któregoś lutego bodajże termin. Musimy mieć tych partnerów, to wszystko już tam zapisane. Więc kto wie, czy przy tej okazji tego jubileuszu no nie powstanie taka impreza, która może się akurat wpisze na dłużej tutaj w nasze te imprezy cykliczne. Odbył się turniej o mój puchar w piłce karolowej, bardzo gimnazjalny ostatnio. I w ostatnią niedzielę był taki też pomysł koncertu czterech chórów w naszym kościele. Nie ukrywam, że objawiła nam się pani dyrygent, pani Wnuk, to jest pracownica szkoły tutaj w Babinie, która była w stanie zgrać chór Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, chór szkoły z Lublina, Jana Pawła, nie wiem na który numer, i dwóch chórów takich no, małych, powiedzmy z Babina i z Marczyna. Cztery chóry wystąpiły w kościele, proszę, że bardzo, bardzo pozytywne efekty. Myślę, jak ktoś śledził w sieci to przedsięwzięcie, to jak mówię, ta pani była w stanie zgrać i profesjonalistów, i te małe dzieci. Naprawdę wyglądało to bardzo profesjonalnie. Także oprócz chórów dwóch w tej chwili w szkole podstawowej numer 1, te dwa małe, powiedzmy, w Marczynie i w Babinie, no powiem szczerze, robią wrażenie, więc może nie występowały przed większym gremium wcześniej, ale na pewno będziemy wykorzystywać ten zapał i pracę. Opublikowany został plan zagospodarowania przestrzennego, słynny temat chlewniowy, także od piątku bodajże ostatniego, w przeciągu 14 dni, jak dobrze pamiętam, stanie się to już prawem miejscowym. Przetarg na Dom Kultury praktycznie już ogłaszamy do października, nam przedłużono umowę na dokończenie tego docieplenia. Zrezygnowaliśmy z zakupu materiałów, które kupił wykonawca poprzedni, ponieważ nie do końca akceptował nasze pisma, więc ja nie mogę dłużej czekać. Tutaj chodzi głównie o farbę strukturalną, tynkun strukturalny. Ponoć dobrej jakości, ale też nie będziemy czekać całymi miesiącami, czy firma ile chce, ja chcę się tutaj rozliczyć, więc podjąłem decyzję, że nie kupujemy tego, nie musimy tego kupować w sumie. I ogłaszamy przetarg na etapie tym, który się zakończył. Robimy również rozeznanie na kanalizację ulicy Wilczyńskiego. Na razie żadna firma nam jeszcze nie odpowiedziała, jeśli chodzi o złożenie oferty. Jesteśmy po rozmowach z projektantem ujęć wody. Prawdopodobnie w czerwcu będzie nabór wniosków na tego typu zadania. No więc spróbujemy się może przymierzyć, żeby ujęcie wody w Bełżycach plus Matczyn, no jednak rozpocząć pracę nad tym zadaniem, ponieważ no, głównie w Marczynie zaczyna już tej wody brakować. Po prostu to ujęcie zostało budowane no, na dużo mniejszej liczby mieszkańców, a w tej chwili no, tam budownictwo rozwija się dosyć szybko i niestety w tych godzinach najbardziej popularnych, wieczornych, no, zaczyna
bardzo stare ujęcie. Nie wiem, radni to może byli kiedyś na objeździe, tam to gdzie to wygląda. No nasze Wrocławie nie wygląda dużo lepiej, bo też jest bardzo wiekowe. Więc też jeszcze oferty nie mamy, ile ten projekt będzie kosztował, ale jeden z projektantów już po prostu przygotowuje takie, tak jakby no, nie tyle propozycje cenowe, co rozeznanie cenowe, ile trzeba szykować na taką dokumentację. Spotkałem się z kierownikiem obwodu zarządu dróg wojewódzkich w celu umówienia naszej współpracy od wiosny. Tutaj mówię o tych kwestiach, które były tutaj poruszane, te chodniki na Lubelskiej, na ile da się poprzekładać. Wstępnie chyba w dwóch podejściach ustaliliśmy, żeby pewnej kwoty nie przekroczyć i taka opcja jest. Kwestie nakładek na istniejących drogach, no jest temat grubszy, ale to zobaczymy w trakcie. No oczywiście na pewno musimy tutaj poważnie się zastanowić nad utrzymaniem czystości na drogach wojewódzkich. Nic się tutaj nie zmienia, dwa razy w roku zarządca będzie tylko sprzątał i koniec, więc prawdopodobnie na którejś takiej komisji, gdzie będą wszyscy radni, no musimy podjąć decyzję, czy my to zlecamy, bo inaczej to się nic nie poprawi. Dwa razy w roku jest to zdecydowanie niewystarczające i musimy coś z tym zrobić. No inne miasta niestety, niestety to finansują, czy dokładają do tego i mają dzięki temu efekt. Ale tak mówię, to jest temat, powiedzmy, gdzieś na lutowej sesji będziemy o tym rozmawiać. Drodzy, już temat tutaj przed sesją rozmawiałem z wicestarostą, jutro spotykam się ze starostą. W kwestii wykonania dokumentacji projektowej na ulicę, znaczy na były przebieg drogi 747, czyli wzgórze Krężnica. No bo nie ukrywam, że może się pojawić taka opcja, że środki w budżecie tutaj województwa się pojawią. Wczoraj wyczytałem, że było spotkanie, konferencja, na której padło takie bardzo interesujące dla mnie hasło, że w każdym powiecie na stulecie odzyskania kolejności powstanie 100 km dróg. Bardzo się zainteresowałem tutaj z naczelnikiem, przeliczyliśmy tak licząc pół miliona na kilometr drogi średnio, to trzeba miliard na taki pomysł w całym naszym województwie, ale nie zmienia to faktu, że może być jakiś ruch finansowy zwiększający środki PROW, FOGR i RPO, jeszcze jakiś jeden program. Więc zobaczymy, może rzeczywiście będzie rzut kasy trochę większy. Ten pomysł akurat bardzo mi się podoba, bo myślę, że na pewno byłby przyjęty z dużym zainteresowaniem. W tym pakiecie dokumentacja projektowa na drogę łączącą Bełżycę z Niedźwicą może się okazać, że przy takim podejściu, kto wie, może ona wejść do pracy bez naszego większego udziału. Solary też praktycznie przetarg jest gotowy, ale pewnie czytacie Państwo w mediach, że owatowanie tej dotacji do solarów bardzo mizernie wpływa na podejście mieszkańców do inwestowania w te solary. Oczywiście jestem też, ja nie składam, nie jestem w pakiecie potencjalnych beneficjentów, ale też uważam, że trochę jest to nie fair, że no, najpierw zbieramy ludzi, wykładamy duże pieniądze w sumie, potem dowiadujemy się, że nie jest to tak, jak było planowane, czyli od wkładu własnego podatek VAT, bo to wcześniej miało być tak, że od tych 15% udziału mieszkańca miał być zapłacony podatek, a teraz jest od całości, łącznie z dotacją do gminy, co oczywiście drastycznie podnosi ceny. W naszym przypadku myślę, że zrobimy tak, jeśli otworzymy oferty, wtedy związani jesteśmy na powiedzmy 21 dni bodajże, jak otworzymy te oferty. Ile? 30. W tym czasie będziemy wiedzieli, jaka się pojawiła kwota i jaki będzie udział mieszkańca przy danej instalacji. I w tym czasie musimy z każdym zawrzeć umowę, ewentualnie nawet przyjąć zaliczkę, bo inaczej to taki projekt może się niestety rozlecieć. Nie wiem, czy w gminie Bobolnica nie padł właśnie taki solarny projekt, bo tam masowo po przetargu zaczęli mieszkańcy rezygnować po prostu z udziału. Więc globalnie powiem tak, że ten pomysł, żeby owatować tą dotację unijną z punktu widzenia ekologii, tej zielonej energii, to może przynieść taki skutek, że ani budżet państwa na tym nie zarobi, ani mieszkańcy nie będą mieli instalacji, w końcu zostaną to, nie wiem, jakoś tak w powierzchni trochę.
wierzch. Na które drogi będziemy składać projekty, na przykład z Fogru. Myślę, że dokończenie tej drogi na Zagórzu od obwodnicy, ten kawałeczek, który został zrobiony, to ciąg dalszy będziemy składać, myślę jeszcze na jedną. Chyba, że okaże się, że z Fogru będą rzeczywiście duże pieniądze i zmienia się zasady wnioskowania, bo tylko można było na dwie składać i generalnie zostało się na jedną. Chyba tak jak gdyby główna i pomocnicza, chociaż to nie zawsze komisja rozstrzygała tak, jak my tego sobie życzyliśmy. Więc co jest przed nami? Więc tutaj na razie nie mówię w 100% jak to będzie wyglądało. Na pewno dla mnie zostało to rozpoczęte, to kontynuacja. Czy inne się projekty pojawią po tej deklaracji marszałka i starostów naszego województwa? To wie. Ja oczywiście z atencją będę śledził ogłoszenia i będziemy próbować też aplikować. Apteki, kolejne podejście do dyżurów. Już nie będę zanudzał, bo dłuższe pismo jest do 5 lutego. Trzeba się ustosunkować do załącznika, tutaj do Rady Powiatu. Wiem, że aptekarze jeżdżą, ale jakoś nie mogą się dogadać w kwestiach kto, kiedy i tak dalej. Mieszkańcy oczywiście są pozytywnie zaskoczeni, że te dyżury są. No ale jak mówię, trudno tu ten kompromis z właścicielami aptek osiągnąć, czy starostą może go osiągnąć. Wyłoniliśmy również wykonawcę na remont kapliczki tutaj na rogu ulicy Krakowskiej. Tak, także no jest to objęte ochroną konserwatorską, także musi to być zrobione tak, jak w książce pisze, to jest ponad 24 tysiące złotych będzie kosztował ten remont. Myślę, że na Boże Ciało, na procesję postaramy się, żeby to wykonawca już wykonał. Myślę, że na razie tyle. W moim punkcie też poproszę panią Edytę Marek i panią Magdalenę Wolak o zaprezentowanie tego, co chcą panie zaprezentować. Aby się zalogować do tej aplikacji, będą Państwo potrzebowali login do aplikacji. No i tutaj ogromna prośba do Państwa sołtysów szczególnie, aby już zachęcać beneficjentów, żeby zakładali loginy do tej aplikacji, ponieważ samo założenie loginu bardziej obciąża nam system informatyczny niż potem złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Aby założyć login, będą wymagane 3 dane. Numer identyfikacyjny beneficjenta, kwota ostatnich płatności otrzymanych w 2017 roku i 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego. Po uzyskaniu tego loginu 15 marca będzie się można zalogować. Tam zostanie udostępniony wniosek. Wniosek personalizowany z 2017 roku. Na podstawie tego wniosku skończy, będzie można złożyć wniosek o 2018. Ja powiem o trudach zbudowania wniosku. Ludzie, którzy w 2017 roku deklarowali powierzchnię gruntów polnych mniejszą niż 10 hektarów, będą mogli złożyć oświadczenie o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. To tylko rolnicy, którzy ubiegali się o podstawową płatność,
wyklucza do dyspozycji możliwości złożenia oświadczenia, czyli wyznanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, i będzie musiał ponownie złożyć wniosek. To są jest jeżeli naruszenie strążkowe, bądź jakaś powierzchnia działki została mu ucięta do tak zwanego pega. Będzie już oczywiście możliwa edycja danych, będzie można dodać nowe działki, ewentualnie założyć też nowe rozszerzności na działki, jeśli coś się na nich zmieniło. Jeśli chcemy zwiększyć właśnie powierzchnię maksymalną, która kwalifikuje się do płatności, będzie to można zrobić w trybie pełnym i aplikacja będzie przeprowadzała rolnika przez poszczególne etapy. Zaczynać będziemy od wyrysowania upraw na działkach rolnych. Na koniec będzie można zobaczyć także podsumowanie wyrobionego wniosku. Będzie można go wydrukować, zobaczyć to tak jakby wyglądał w wersji papierowej i przesłać także do nas po agencji. Uproszczone właśnie też będzie tylko dostępne podsumowanie dla Państwa, czyli to, co było zainteresowane z wniosku z 2017 roku, będzie widoczne właśnie w tym trybie uproszczonym i złożenie wniosku będzie polegało na tym, że widzą Państwo tylko przycisk wyślij wniosek i dostaną potwierdzenie. Tak, także prosimy nie o nieodsyłanie wersji papierowych, które już Państwo dostają do domu.
przykład na... Ale myślę, że... A więc, panie naczelniku, jak wspólnie włączymy się, możemy tutaj zadziałać. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 5, interpelacje i zapytania. Przyjeżdżają te samochody również w tym łącznikiem, tam jest droga nieutwardzona, ziemna i ostatnio też taka była sytuacja w samochodzie ciężarowym w domu, w którym przejeździe. Pewnie na własną odpowiedzialność to zmierzają, no, ale niestety jest jakiś tam przejazd i ludzie z tego korzystają. A sprawa modernizacji wodociągu w Marcinie, bardzo mnie to cieszy, że mieszkańców, ponieważ też z panią są tutaj w tej sprawie nieraz pytaliśmy, podnosiliśmy, bo chyba nie ma osoby, która z podatkiem nie przychodzi do Państwa, kiedy pyta o sprawę wodociągu, ponieważ ciśnienie znacząco tam spada. Ale jest to chyba związane z tym, co Pan Burmistrz mówi, że jednak tych domów tam przybywa, rozbudowuje się ta miejscowość. Wodociąg zwykłuje się Pan, czy nie zasilają również inne miejscowości. Także dziękuję. Prawie